Cześć, siemanko, to znowu ja, Nati, i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, zrobimy sobie Minecraft, ale losowe struktury pojawiają się co 30 sekund na survivalu i będziemy próbowali przejść Minecrafta. Powiem wam, że za ten czas, za który ja się tutaj witałem, bo ja ustawiłem na 30 sekund, widzowie, i na który tutaj ustawiałem wiele rzeczy, pojawiły się już dwie struktury, czyli Jungle Forteca i endowy tutaj będzie Elytra generalnie. Jeszcze się pojawiła twierdza Netheru. Także nie wiem, czy te 30 sekund jest okej. Mam nadzieję, że tak, ale zobaczcie, już mam trzy struktury. Do zobaczenia w dzisiejszym odcinku. Powiem wam szczerze, że jaram się tym aparatem, który obecnie mam, bo teraz właśnie kamerka jest nakrywana aparatem. I dajcie znać, jak to wygląda, czy to wygląda fajnie. Okej, widzowie. No to mamy dzisiaj do pozwiedzania. Minecrafta, nie wiem, czy nam się uda przejść. Nie wiem, czy to można uznać, że już przeszliśmy Minecrafta, bo to jakby jest świątynia z jakby zędu. Także... no można to tak uznać, okej? Co to jest? Co to... A to jest bastion... Dobra, już wiem. To jest bastion piglinów, proszę państwa. Dokładnie ta, dzisiaj... Dzisiaj widzowie, jest bastion piglinów. Doskonała sytuacja. A nie! To jest kawałek biomu z Netheru. Ja myślałem, że to jest portal. I tutaj trochę twierdzy zniszczyło. No, w sumie nie zniszczyło. Dobra, idziemy. Tutaj się chyba nic nie zrespi, no nie? Bo to jakby nie jest Nether. Ale pewnie skrzynka może być gdzieś. Okej, jeszcze. Widzowie, czy świątynia ta, o Jezu, świątynia, piramida ta, pustynna. I generalnie beka jest, widzowie, bo coś mi się zepsuło ze skinem i mam Steve'a, więc sorry, widzowie, ale no tak to już wygląda, no, czy czasem coś może nie wyjść, coś nie pykło. I znowu mamy Fort Jezu, mamy wszystko z endu, widzowie. Jak to wygląda, jeżeli ta forteza się tak zrespiła tak naprawdę nigdzie? To czy tam tak? Mogę teraz tam zeskoczyć, a jak tutaj sobie... O! To w sumie spoko jest. Dobra, mamy... Dobra. Chill totalny. Płytkę oczywiście zabieramy, żeby się nie wysadzić. Dobra, doskonale. O! Złote jabłko, doskonale. Emerald, piasek, nić. Dobra. Odrzut 2. Złota zbroja dla konia. Proch, piasek, to w sumie nawet nie wiem, czy to się przyda, ale może być siodło, kolejna zbroja, oko pająka, kolejne siodło, kolejne kości, no taka piramida może być, ale nie powala tak szczerze, tam nie ma chyba tych ziomeczków, no nie? Skoro to jest taka świątynia, ale to jakby jest tylko zrespione, to tam nie ma tych ziomeczków, nie respią, Jezu, ile tutaj się teraz pospawnowało tego, widzowie, jakaś masakra. Co to jest? Co to tam jest? End City nam się zre... Ej, to może nawet portal będzie. Ale by beka była w sumie. Ale by beka była. Jakby portal się tam zrespił. I widzę, że razem ze świątynią respią się też rudy, jak widać w sumie. Możemy byśmy tu zrobili jakiś taki, nie wiem, zwykły survival po prostu. No ale kurde, jak wszystko się dookoła ciebie dzieje, no to tak w sumie trochę trudno. To już się baguje, to już się po prostu powoli baguje. Link do tego datapaka podrzucę wam w opis, jakby ktoś sobie chciał pograć. To strasznie polecam, można sobie troszeczkę urozmaicić rozgrywkę. O, kolejna Nether twierdza, no super, widzowie, naprawdę. Witaj, krowo. Dobra, dziękuję, dobranoc. Czym tu się ponad? Tylko drewnem mogę. Nie mam innych surowców, widzowie. Dobra. Dajcie znać, czy podobają wam się takie challenge typu właśnie Minecraft, ale mógłbym coś takiego dla was nagrać. Dobra, widzowie, gdzie tu jest ta Elytra? Tutaj będzie Elytra. Ha, 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 dzień dobry. Serio, jest aż tak dobry loot na tych? To powiem wam, że na tym naszym survivalu, który tak toczymy i nic nam nie wychodzi,
to musimy coś takiego zrobić, bo... Kurde, patrzcie, jakie tu rzeczy można dostać. Wow, nie wiedziałem nawet. Zobaczcie, ochrona... Ochrona czwórka, niezniszczalność trójka i oddychanie trójka. Ciernie 1, niezniszczalność 3 i ochrona przed ogniem 2. No może to ta karta nie jest najlepsza, ale na przykład ten miecz jest doskonały. O. Aha, i pada taka owca na hita, no to super, widzowie. A, i wioska jeszcze się zrespiła, nie ma problemu, widzowie. Strasznie polecam, zagrajcie sobie na takiej mapce. Jest to dosyć ciekawa sprawa. Aha, co tu się zadziało? Coś tu chyba nie pykło. Dobra, zium akurat ukłaszko, akurat się pyknie, że będą 3 drewna na łóżko. Super. I się prześpimy od razu, widzowie. Aha, fajna Jungle Forest nam się zrespiło. Tu mamy domek kowala, na pewno jest biedniejszy niż ten cały ten. Ale... O, 2 diamenty! Kurde, chyba pierwszy raz mam diamenty w domku kowala. Spoko w sumie. Totalnie fajnie. Idziemy tutaj jeszcze to przelutować. O, zakręta butelka. W sumie sobie od razu użyjemy. Marchewki. Pszenica. Zakładam tą elytrę. Siemano. Buziu! Ale fajnie. Kurde, od czego to się pali? O, siema? O, no to oni zawsze byli silni, ale ja byłem silniejszy od tego ziomeczka. Kurde, czemu tutaj się tak dzieje źle? Co tu się dzieje? Jejku. Jejku, dom im się płonie się. Ej, idę go. Siema, stary. Czemu? Co z tobą? Nie, no coś z nim jest nie tak, widzę. O kurde, obsydian. Do Netheru idziemy zaraz. Ty no, ale mówiąc, że idziemy zaraz do Netheru, chyba powiedziałem serio. Ej, czy ja mam jakieś farta, czy to po prostu tak respi, że jest aż tyle... obsydianu? O nie! Jest! No to widzowie, ja pobijam tutaj jakiś speedrun robię, mam takie wrażenie, wiecie? Co pan Nether ma nam do zaoferowania? Na pewno szkieleta, a ja nie mam tarczy, szkielet spadł, no i bajo jajo w szkielecie. Idę zawalczyć, wiecie? Bo jakoś tak strasznie... Kurde, bo ja... O! No to bajo jajo w szkielecie. No i witam. TNT się zespełniło i ja już tu byłem, tak, wiedziałem. Dziękuję, dobranoc. Co tam się zresuu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 
No, Stachu. Co, nie pozwalaj za dużo. Jezu, ja mam jedno serduszko. No i czemu ja się tutaj zrespiłem do choinki jasnej? Mam pulsy. Jak ja to przeżyłem? Nie, a tak serio, to jak ja to przeżyłem? Nie wiem w sumie, ale okej. Idę odzyskać moje itemy. Od razu sobie ubieram moją doskonałą tą. Biorę... Nie, to nie był ten w sumie. Ten był dobry miecz, dobra. Kałmik też ubieram. Gdzie jest moja elytra do choinki? Nie, no dramat. I co, to jest jakiś dramat. Nie wiem, gdzie jest moja elytra, gdzieś jest na pewno, ale pewnie mnie prankuje i sobie gdzieś znikła. tu jest gdzieś moja elytra, no i nie ma mojej elytry. Fajnie, fajnie ziomek. Tak, dziękuję, odrodzenie i nara widzowie i dzięki za oglądanie, bo ja już się wrejdżowałem. I powiem wam szczerze, że dziękuję wam za oglądanko odcineczka. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku.
I w sumie szkoda, że zginąłem, ale miałem dobre itemy, widzowie. Bajujajo, widzowie.